6 kwietnia 1992 roku na ulicach Wejherowa pojawiły się pierwsze patrole Straży Miejskiej. Wtedy Wejherowską Straż stanowiło tylko 5 strażników. Dzisiaj liczba ta wzrosła do 32 funkcjonariuszy plus pracownicy administracyjni. Co było najtrudniejsze? To, że nie było nic. Po prostu 16 grudnia 1991 roku, kiedy przyszedłem do pracy, otrzymałem 3 dokumenty. Pierwszy to był mój angaż, mianowanie mnie na komendanta Straży Miejskiej. Druga uchwała Rady Miasta, o której wspominał dzisiaj pan prezydent. I trzecia to był regulamin Straży Miejskiej, który był uzgodniony z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, bo wtedy był taki wymóg formalny. I poza tym nie było nic, nawet krzesełka. Początki zatem nie były proste, jak wspomina pierwszy komendant Jacek Pisarek. Musiał stworzyć wszystko od początku, łącznie z uporządkowaniem spraw statutowych, stworzeniem umundurowania czy zorganizowaniem szkoleń. No i zaczęło się pisanie dokumentów formalnych różnego rodzaju, załatwianie, pisanie programu szkolenia, bo wtedy go nie było, załatwianie wykładowców, czyli sędziów, prokuratorów, potem nabór ludzi, opracowanie kryteriów, przeprowadzenie procesu naboru, sprawdziany fizyczne, bo to też było już wtedy. Te podstawowe, intensywne szkolenie. Od początku istnienia ze Strażą Miejską poprzez funkcję zastępcy komendanta, a dziś na stanowisku komendanta związany jest pan Zenon Kinca. Doskonale pamięta, z jakimi problemami na początku musiała borykać się Straż Miejska w naszym mieście. Pracuję w tej straży 20 lat i pamiętam, jak do Wejherowa żeśmy przyjeżdżali, to z każdej strony witały nas sterty śmieci i dzikie wysypiska śmieci. Mieszkańcy zamiast śmieci wywozić na wysypisko albo za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm wywozili po prostu na ulicę Gdańską, ulicę Sucharskiego, Marynarki Wojennej, Strzelecką, Budowlanych i jeszcze w inne niedozwolone miejsca. Dzisiaj tego problemu miasto Wejherowo ze śmieciami nie ma. Zlikwidowano także nielegalny handel mięsem, rybami i pieczywem na ulicach miasta oraz zadbano o bezpieczeństwo, między innymi poprzez likwidację zjawiska związanego z chuligaństwem i spożywaniem alkoholu w miejscach użyteczności publicznej. Strzelanie z petardami, kolejny nasz sukces, który udało się ograniczyć. To tylko niewielka część złych nawyków, jakie dzięki funkcjonowaniu Wejherowskiej Straży Miejskiej udało się zniwelować. W 2002 roku wprowadzono monitoring. Na początku pomysł ten spotkał się z dezaprobatą społeczeństwa. Dzisiaj dzięki 32 kamerom udało się ograniczyć przestępczość na terenach monitorowanych o 80%, a mieszkańcy wręcz domagają się dalszego rozwoju monitoringu w mieście. Można powiedzieć, że Straż Miejska spełniła swoje zadanie i trzeba jeszcze dopracować może lepsze funkcjonowanie w niektórych przypadkach, ale Wejherowo jest w miarę bezpieczne miasto. Tych wydarzeń takich negatywnych jest zdecydowanie mniej i w dużej mierze jest to zasługa Straży Miejskiej. Z okazji Święta Straży Gminnej złotym medalem za długoletnią służbę odznaczono Zdzisława Poltrok, zaś srebrnym medalem odznaczono Sławomira Czaję, Marka Głowienkę i Waldemara Walkusz. Awanse na wyższe stopnie otrzymali Anna Blok, Adam Harasiuk, Piotr Semerling i Zenon Wirkus.